Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Witam cię, jeśli jesteś pierwszy raz. Zapraszam cię do biblioteki filmów. Jeśli ten film, który obejrzysz, okaże się, że ci się podoba, zobacz, co tworzę. Jeśli ci się spodoba reszta, zapraszam do subskrypcji. I bardzo za nią dziękuję. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są od dłuższego czasu. Miło mi was gościć dzisiaj. Kolejny film po ilości konsultacji, którą ostatnio odbyłam, i ciągle powtarzający się spektakularny kłopot. Ze mnie próbuje osoba narcystyczna zrobić wariata, czy to przed znajomymi, czy to w sądach, czy to mediacje, czy to przed rodziną, bliską, dalszą, przyjaciółmi, znajomymi. Generalnie otoczenie patrzy na nas jak na problem. To my jesteśmy tym problemem, to my jesteśmy agresywni, to my jesteśmy reaktywni. I dzisiaj znowu o reakcji reaktywnej załączę w link na dole do innego filmu, ale dzisiaj pokusiłam się o bardzo konkretnych 5 przykładów zachowań osób narcystycznych, tak nazwałam je po swojemu, żebyście zobaczyli, jak te reakcje wasze przebiegają, na co. Na jakie zachowanie, na jaką subtelną, bardzo delikatną, taką niezauważalną prawie dla otoczenia, a tylko wy wiecie, o co chodzi, manipulacją i jak my się zachowujemy. Oczywiście przygotowałam pełen plik rad, co z tym zrobić, więc notesy w rękę. Mam nadzieję, że ten film będzie przydatny. Bardzo subtelna, niezauważalna dla otoczenia uwaga, przytyk, szpilka, wszystkie nazwałam odpowiednio. I jak sobie z nimi poradzić, oczywiście opatrzyłam całość przykładami. No to co? Zapraszam na film. Coś, co możemy nazwać subtelną manipulacją, jest czymś, co osoba narcystyczna wykonuje, niezauważalne dla otoczenia, dla nas bardzo jasne, jako próba ataku, próba wywarcia na nas presji, wejścia w poczucie winy, porównań, które nas bolą, przeróżnych takich sytuacji, które wywołują naszą reakcję reaktywną na atak. Naszym zdaniem nastąpił atak, ponieważ my wiemy, znamy całą historię i następuje atak. Osoba narcystyczna, znając nas, mapując, używa czegoś, co mogłabym przyrównać do gwizdka na psa. Wszyscy ci, którzy kiedyś mieli do czynienia z stresowaniem, trenowaniem psów, wy wiecie, że ja mam border collie, który na przykład pięknie pasie owce i na każdy specyficzny sygnał gwizdka jest w stanie wykonać daną czynność. I tak dokładnie zachowuje się każda osoba w postaci ofiary, która na dany sygnał gwizdka odpowiednio się zachowuje. Osobie narcystycznej oczywiście chodzi o tą reakcję reaktywną, która jest wstydem, złością, agresją nawet, krzykiem. Wszystko po to, żeby określoną sytuację wywołać w was i wasz wizerunek odpowiednio przedstawić, w zależności od tego, do czego jest to potrzebne. Obniżenie waszej wiarygodności, pokazanie was w świetle osób agresywnych, w sytuacji osób niestabilnych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie gwizdki, takie subtelne manipulacje, które prowadzą do wywołania w was reakcji reaktywnej, służą osobie narcystycznej do tego, żeby was wkręcić, władować i pokazać w pozycji agresora, w pozycji osoby, która jest winna danej sytuacji. Inni nie słyszą tego gwizdka, tylko pies słyszy ten specyficzny sygnał dźwięku i wykonuje dane polecenie. Całe otoczenie, całe środowisko, w którym ten pies biega, no przyrównuje nas trochę do psów, nie słyszy tego dźwięku. Jeśli nie wiesz, że psy można szkolić na sygnał dźwięku, będzie ten pies wyglądał dziwnie, bo na przykład border collie, kiedy usłyszy bardzo długi dźwięk, kuca, siada i czeka na kolejny sygnał. Tak to jest ustawione. I wydawałoby się, no zwariował pies, no stoi zamiast biegać, a on jakby zastygł, stoi.
I my, jako ofiary, przy tak subtelnej manipulacji osoby narcystycznej, też potrafimy na dany sygnał dźwięku określone zachowanie w sobie z siebie wypuścić. Tak jak mówiłam, złość, agresję. I dzisiaj przyjrzymy się 5 bardzo prostym mechanizmom, które łatwo wyłapać, łatwo zrozumieć, co się tam wydarzyło i spróbujmy na nie znaleźć receptę. Pierwszym takim gwizdkiem na psa, w którym on wywołuje reakcję, są szpileczki, a inaczej uszczypliwe komentarze. Sięgnijmy tutaj do słownika języka polskiego i zobaczmy, co to znaczy uszczypliwy. Uszczypliwe to są takie złośliwe często komentarze w kierunku kogoś konkretnego lub na czyjś temat. Więc uszczypliwość prowadzi do tego, że wszyscy nie czują, o co chodzi, a ja wiem, w czym jest problem. I takie szpileczki bardzo często osoba narcystyczna wbija w różny sposób. Ja przedstawię jeden przykład bardzo konkretny, w którym pokażę Wam, na czym taka szpileczka polega. Wyobraźcie sobie, że na przyjęciu mąż z żoną, mąż w towarzystwie wszystkich osób zgromadzonych mówi: moja żona dzisiaj wyprasowała mi koszulę. Żona nagle się czerwieni, robi się nieprzyjemna nawet w obyciu, po czym mówi tak: ty zawsze się musisz o wszystko przyczepić. Ty jesteś naprawdę w stosunku do mnie złośliwy. Wszyscy się zastanawiają, o co chodzi. Dlaczego, skoro mąż, taka prosty komentarz, żona wyprasowała mi koszulę. Ale nikt z towarzystwa nie zna, jak było naprawdę. A żona, chcąc zrobić przyjemność mężowi, bo przez wiele, wiele sytuacji wypominał żonie, że nie prasuje mu koszul, nie dba o niego, nie stara się, jak kobieta, jeden przytyk, wyprasować mężowi koszulę, bo przecież każda kobieta prasuje mężowi koszulę. Kobieta wcale nie miała ochoty pójść na przyjęcie, miała mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale przy pretensjach męża w końcu tą koszulę wyprasowała. Ponieważ tych obowiązków było dużo, trzeba było jeszcze coś ugotować, wyprowadzić psa, tu szczekało, pełno zajęć, kobieta się bardzo starała, niechcący zostawiła żelazko na koszuli i lekko przypaliła kołnierzyk. Bardzo niewidocznie, ale jednak ten kołnierzyk przypaliła. Wielka awantura, co ty robisz, jesteś nieuważna, sam bym sobie wyprasował tą koszulę, w zasadzie to jest bez sensu, pełna awantura. Teraz widzicie pełny obraz, kiedy mąż, mówiąc o tej koszuli, przecież to taki drobny psztyczek, niezauważalny, nawet nie psztyczek, a wielka pochwała, że żona wyprasowała koszulę, bo inni tak to widzą. Natomiast żona wie, że jest to wspomnienie i przytyk i uszczypliwość, że ona tą koszulę lekko przypaliła. Bardzo się starała, bardzo chciała. Nie została pochwalona, ani nie została, kochani, nic się nie stało, to tylko koszula. Wyrzućmy tą, weźmy nową, nic się absolutnie nie stało. Wprost przeciwnie, to miało do czegoś służyć. I teraz my, reagujące w ten sposób, te żony reagujące w ten sposób na taki przytyk, są uważane w towarzystwie za nie wiadomo, o co chodzi. Matko Boska, mąż ją chwali za wyprasowanie koszuli, a ona wszczyna awanturę. No niestabilna, no jak ten facet może z nią wytrzymać? No i to jest jeden z przykładów właśnie takiej szpileczki, niezauważalnej dla nikogo, natomiast ofiara wie dokładnie, o co chodzi, bo tam jest wsadzona ta szpilka konkretnie, niezauważalnie dla nikogo, a dla nas bardzo jasna. Na takie bardzo proste szpileczki, w których jesteś o coś, jesteś mężczyzno, kobieto, o coś oskarżony, zawualowanie tak, taka szpilka jest wsadzona, nikt nic nie wie, czego dokładnie to dotyczy, ale jest to wypowiedziane. Moje rady są dwie. Pierwsza to rozbrój tą szpileczkę, czyli powiedz z uśmiechem, to bardzo ważne, na spokojnie, ale rozbrój ją ze swojej przestrzeni i po prostu wypowiedz
tą szpileczkę. Czyli powiesz, kochanie, no wiem, przypaliłam ci dzisiaj tą koszulę. No wiem, zezłościłeś się strasznie. I odbij piłkę, ale mam nadzieję, że się nie gniewasz. To mi się wydarzyło przez przypadek. Musisz nauczyć się w momencie wsadzania szpilek nazwania ich po imieniu, czyli pokazanie na zewnątrz dokładnie o co chodzi w tej całej historii, bo reszta towarzystwa, mediatorzy, sąd, przeróżne osoby, które widzą te szpileczki, nie wiedzą, nie znają całej historii, więc ją dopowiedz, więc powiedz, co odczuwasz, powiedz, że tak, kochanie, no spaliłam tą koszulę, tak, kochanie, zrobiłam to, tak, wiem, krzyczałam wtedy, tak, wiem, mam nadzieję, kochanie, że się nie gniewasz, rozbrój ją. Cała zabawa z rozbrajaniem tych wszystkich psztyczków, tych subtelnych manipulacji, polega na tym, że musisz ich się nauczyć, będzie ich dzisiaj pięć, musisz się ich nauczyć tak dobrze znając siebie, przypominam, że trzeba znać siebie, aby osoba narcystyczna nie chciała ich używać, bo kiedy widzi, że one nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, no oczywiście będzie próbowała innych metod, mocniejszych, bardziej aż w którymś momencie załapiesz, ale jest ogromna szansa, że kiedy będziesz rozbrajał je jedną po drugiej, osoba narcystyczna nie będzie chciała ich dalej wobec ciebie stosować, bo będzie się musiała namęczyć nieźle, więc nie będzie chciała, jest szansa na to. Drugim takim bardzo charakterystycznym i bardzo przykrym dla was gwizdkiem dla psa jest zagrożenie, a inaczej zawoalowane wystraszenie was. Na czym to tak naprawdę polega? Przede wszystkim dlaczego zawoalowane? Dlatego, że groźba jakiegoś zachowania osoby narcystycznej została już wypowiedziana prywatnie między nami, czyli między narcyzem a ofiarą, została już przez narcyza wypowiedziana. Takim przykładem może być, kiedy osoba narcystyczna mówi: jeżeli spróbujesz się ze mną rozwieść, zabiorę ci dzieci i pokażę wszystkim, kim jesteś. Często słyszę w waszych opowiadaniach właśnie takie rzeczy i wtedy się tak naprawdę bardzo boicie. Groźba została wypowiedziana i teraz zobaczmy, jak działa taki gwizdek w postaci twojej reakcji reaktywnej, czyli twojej agresji, twojej niestabilności, twojego konieczności odpierania ataków, kiedy na przykład idziesz na mediację i osoba wypowiada bardzo grzeczne, subtelne i prawie niezauważalne, w ogóle niezauważalne dla mediatorów na przykład zdanie, a jak będzie z opieką nad dziećmi? A jak ma to wyglądać? I wówczas wyglądasz bardzo niestabilnie, bo wiesz, że osoba narcystyczna daje ci sygnał, że będzie chciała ci te dzieci zabrać, tak jak obiecała, w tym zagrożeniu, w tym strachu, w tym wypowiedzianym zagrożeniu dla ciebie i dzieci. I wtedy będziesz, zaczniesz zachowywać się bardzo niestabilnie. Będziesz się bała, będziesz się bał, będziesz zachowywał się czasem irracjonalnie, od razu odpierając atak. Kiedy dotyczy to dzieci, większość rodziców, tych nazwijmy to zdrowych, którzy walczą o swoje dzieci w imię ich, w imię miłości do nich, będą absolutnie jak lwice i tygrysy walczyć o swoje dzieci, więc wypowiedziane, zwykłe, proste, a co z dziećmi, natychmiast uruchamia u ciebie agresję i obronę całej tej sytuacji. Na zewnątrz osoba narcystyczna wygląda jak po prostu zadała pytanie. Natomiast wy wyglądacie jak kogoś jak ktoś niestabilny. I o ile rzadko kiedy zabiera się absolutnie, całkowicie opiekę nad dziećmi, o tyle sąd, mediacje, osoby z zewnątrz będą znowu patrzyły na ciebie jak na kogoś, kto jest trochę szalony, trochę niezdecydowany. Więc w przypadku takiego gwizdka na psa jak wywołanie zagrożenia, tak, czyli zagrożenie już wypowiedziane, a tu są słowa klucze,
o których rozmawialiśmy, czyli zabiorę ci dzieci, a tu, a co z dziećmi w takim układzie? Wypowiedziane to zdanie uruchamiające ciebie, najlepszym sposobem radzenia sobie z takim gwizdkiem jest natychmiast zapytanie i zaproponowanie, a co proponujesz? Czyli natychmiast odbicie. Tutaj już nie będziemy łagodzić, tutaj już nie będziemy próbowali, bo ty wiesz, o co chodzi, ty wiesz, jakie jest zagrożenie i absolutnie nie proponuję przy zagrożeniu wchodzić w wyjaśnianie komukolwiek, albo mój mąż mi powiedział, że on mi zabierze dzieci, albo żona mi powiedziała, że nigdy w życiu mi dzieci nie da i nigdy ich nie zauważę, bo zwykłe, proste powiedzenie przez osobę narcystyczną, co wiemy, że nie sprawi jej żadnego kłopotu, nigdy nic takiego nie powiedziałem, może spowodować, że sąd, mediacje, ludzie z zewnątrz będą oczywiście patrzyli na was dziwnie. Trzecim gwizdkiem na psa jest próba wywołania w was poczucia winy. O ile życie z osobą narcystyczną jest permanentnym wpędzaniem was w poczucie winy, każdym waszym zachowaniem, słowem, czynem, osoby narcystyczne wpędzają was w poczucie winy. I można by powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego z gwizdkiem. Natomiast kiedy to poczucie winy, chęć wywołania w was poczucia winy, odbywa się w otoczeniu publiczności, znajomych itd., sądów, mediacji, w takich sytuacjach, kiedy są osoby trzecie, poczucie winy polega na tym, że, dam wam taki przykład, mężczyzna dostał awans, bardzo poważny, zastanawia się nad nim, bo będzie troszkę mniej czasu mógł spędzać w domu, ale awans jest na tyle ważny, że po pierwsze rozwinie go bardzo mocno zawodowo, ale również dostarczy rodzinie, w której żona nie pracuje, opiekuje się dziećmi, dostarczy też im większych zasobów. Jest to kwestia tego, że mąż będzie musiał na przykład dwa razy w tygodniu dojeżdżać do innego miasta. Bardzo waha się z tym tematem, ale chciałby to przyjąć, ponieważ jest to dla niego rozwój, ale również dla rodziny dużo, dużo lepsza stabilizacja finansowa. I po wielu kłótniach, awanturach, tłumaczeniu, zapewnianiu żony, że nic się absolutnie nie zmieni, będzie tylko po prostu troszeczkę dłużej w pracy, żona z wybuchami złości oczywiście niezadowolona, wcale nie wyraża zgody i mężczyzna nawet chce zrezygnować z tego, żeby nie zaostrzać konfliktu. Na spotkaniu rodzinnym żona mówi: jestem bardzo zadowolona, że mój mąż awansuje. No troszeczkę szkoda mi naszego wspólnie spędzanego czasu, ale rozumiem, że kariera, my jesteśmy dla niego tak ważni. I niby nie ma w tym absolutnie nic, co mogłoby być dziwne dla otoczenia, o tyle mąż, który x czasu spędzał na tłumaczeniu żonie, próbie przekonania i wiedział, że żona nie chce absolutnie i prawie nie wyraża na to zgody, jest zdziwieniem, ale też poczuciem winy, bo wie, o co tak naprawdę małżonce chodzi. Moi drodzy, w tym przypadku najlepszym sposobem na takie wywoływanie poczucia winy jest nazwanie, ponownie nazwanie tego, co się wydarzyło, czyli: kochanie, czy zmieniłaś zdanie na temat mojej pracy, bo wiem, że toczyliśmy o to boje. Rozumiem, że przemyślałaś tą sytuację i zmieniłaś zdanie. To jest znowu rozbrojenie bomby poczucia winy. Tutaj możesz nazwać tą manipulację, subtelną manipulację, możesz nazwać, możesz powiedzieć, o co tak naprawdę toczyła się wojna, bo poczucie winy odbywa się wtedy, kiedy wracasz wspomnieniami do tych kłótni, awantur o tą daną czynność, której twoja żona, twój mąż, bo jest to przykład, tobie wypominali. Więc nazwij ją, a potem odbij piłkę. Rozumiem, że zmieniłaś zdanie. Bardzo się z tego cieszę. Zapewniam cię, że mój awans będzie dla nas dużym
strzałem, dużą pomyślnością, dużym wzrostem dla naszej rodziny. Czwartym gwizdkiem, taką subtelną manipulacją, którą stosują osoby narcystyczne, żeby wywołać w was frustrację, złość, poczucie krytyki, poczucie winy, niefajne potraktowanie was, jest coś, co nazwałam porównaniem, takim niewinnym porównaniem. I często są to porównania, które są zabawne, są śmieszne, czasem urocze, tak wydaje się osobom z zewnątrz. Dam wam przykład. Córka przychodzi do ojca i mówi: tato, dostałam cudowną propozycję pracy w takiej firmie. Wprawdzie wymaga ona ode mnie bardzo dużo determinacji, ale jestem przeszczęśliwa, jestem strasznie zadowolona. I opowiada to na przykład w towarzystwie rodziny, znajomych. Na co słyszę od taty: ojej, kochanie, ty jesteś jak swoja mama, taka ambitna i taka wytrwała. I nagle oczy córki się zmieniają, nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, o co chodzi, córka jest niezadowolona, kąśliwa i tylko ona wie, że porównanie jej do matki, którą ojciec przez lata nazywał osobą, której nigdy się nic nie udało, osobie, która jest wiecznie coś oczekująca, a zawsze to, co zaplanuje, nigdy jej nie wyjdzie, nie spełni się i zawsze ma za wysokie ambicje do swoich oczekiwań i dzieci zawsze słyszały, że ta mama jest po prostu nieudacznikiem. Więc w tym momencie dla tej córki porównanie jej do matki jest obelgą, jest krytyką i jest brakiem wiary w to, że to, co ona osiągnie, to, co jej teraz zaproponowali, na pewno jej nie wyjdzie. I ona słyszy te słowa krytyki i niezadowolenia, otoczenie tego nie słyszy. Otoczenie sądzi, że przecież ten tata cudowny i wspaniały tak kocha obie kobiety, bo je do siebie porównuje i tak jak żonę uważa za wspaniałą kobietę, tak i córkę. No przecież to takie cudowne. I nikt nie wie, o co chodzi córce, ale ona jest niezadowolona, kapryśna i wszyscy mówią: no, nawet ta twoja córka nie jest ci wdzięczna, nawet się z tobą nie potrafi cieszyć, jest niestabilna. I niestety w takich sytuacjach wyglądamy bardzo nieciekawie. Takie dzieci bardzo często przez swoich ojców, matki traktowane dokładnie w ten sposób, że są porównywane z kimś, czują się niezadowolone. Moi drodzy, jaka na to najlepsza rada? Ponownie, rozbrojenie. Tato, zawsze mówiłeś o mamie, że ciągle jej się coś nie udaje. Przecież mam nadzieję, że wierzysz, że mi to się uda. Rozbrój. Moi drodzy, oczywiście stawanie do tych subtelnych manipulacji jest warunkowe tym, że znacie i prześledzicie te sytuacje, w których wiecie, że to jest manipulacja. Czyli zobaczcie, musicie znać siebie, znać swoje reakcje, usiąść i spisać, co was drażni w tej relacji, co osoba narcystyczna wam zarzuca waszym zdaniem i co jest tą subtelną manipulacją. Kiedy to poznasz, będziesz wiedział, że możesz stanąć otwarcie i powiedzieć, co cię tak naprawdę zabolało. Bo pierwszą reakcją człowieka w momencie, kiedy odczuwa, że jest krytykowany, atakowany, poniżany, nieszanowany, jest oczywiście odbicie ataku. Czyli, ale o co tobie dokładnie chodzi? Ale dlaczego ty tak mówisz? Ale jak ty możesz mnie w ten sposób traktować? I o to osobie narcystycznej chodzi, żebyście na zewnątrz wyglądali jak problem, że to wy jesteście problemem, bo nikt nie zna głębi tej sytuacji. Nikt nie wie, że zostały wobec ciebie użyte subtelne, niewidoczne dla otoczenia manipulacje, o których całą historię wiesz ty, o których ty słyszysz, bo one są bardzo mocno zakryte. Czy to pod postacią szpileczek, czy zagrożenia, czy porównania, czy poczucia winy, ty już wiesz, że to jest atak. Otoczenie tego nie wie. I piątym gwizdkiem na ofiary,
która potrafi wzbudzić waszą reakcję reaktywną, są kpiące żarty i dowcipy na twój temat, które wydają się często dla otoczenia bardzo subtelne, bardzo takie dowcipne, zabawne, że przecież nic złego absolutnie tutaj ta osoba nie miała na myśli, tak się wszystkim naokoło wydaje, natomiast ciebie te docinki, te uwagi, takie bardzo subtelne, zabawne, po doświadczeniu, w jaki sposób one były przedstawiane między wami, wiesz, że to nie są docinki, a ogromny śmiech przeciwko tobie. I ciężko na takie żarty, docinki odpowiedzieć tobie w towarzystwie, bo one cię bolą i z jednej strony wyjdziesz na osobę, która nie umie się z siebie śmiać, nie umie być dowcipna, nadwrażliwa na swój temat, natomiast oczywiście nikt nie zna historii w głębi, co tam się wydarzyło. Takim przykładem prawdziwym mojej klientki jest sytuacja, kiedy zdecydowała się na otworzenie hotelu dla psów, ponieważ bardzo psy lubi, ma nieruchomość, której nie używa i stwierdziła, że idealnie będzie się nadawała na hotel. Bardzo lubi zwierzęta, bardzo lubi psy, bardzo jej się to podobało i zaczęła otwierać ten hotel. Cieszył się niezłym powodzeniem, bardzo fajnie jej to szło, natomiast kpiną i żartem od początku opiewał mąż wszystkie zamiary żony, nazywając, ach, te twoje szczeniątka, ach, one są chyba ważniejsze ode mnie i od naszych dzieci, odkąd prowadzisz ten biznes, to tylko psy ci w głowie, i cały czas drążył temat nowego biznesu żony. Ciągle było za mało, ciągle było nie tak, ciągle wszystko odbywało się kosztem, prowadzenie jej biznesu odbywało się kosztem rodziny, mąż był wiecznie niezadowolony, więc kością niezgody był cały ten hotel dla psów. I kiedy na przyjęciu usłyszy taki żart, no, 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 moja żona to chyba niedługo zacznie szczekać. Żona absolutnie wiedziała, że jest to bicie w stronę, że za dużo czasu spędza w swoim nowym biznesie, że to jest śmieszne, bo spotyka się, żyje z psami, dba o nie, natomiast nie dba o dzieci, tak jak zarzucał jej mąż, o dzieci i o niego. Dzieci miały jedną 25, drugie 23. Mąż był statecznym biznesmenem, który bez żadnego problemu radził sobie, bo jadł od dłuższego już czasu obiady na mieście. Więc żona trochę ten biznes utworzyła po to, żeby nie czuć się samotna w domu, bo siedziała całymi dniami. Więc dowcipny żart pod postacią będziesz za chwilę ty szczekać jest dla kobiety dużym balonem problemów, które przez lata toczyły się w jej domu, kiedy mąż deprecjonował jej zajęcie i to, że jest ono przeszkodą do tego, żeby byli szczęśliwi, żeby on był zadowolony z tego, co ona robi. I w ten właśnie sposób te żarciki wpływają na to, że kobieta traci panowanie, bo kiedy słyszy permanentnie żarty na temat swojego biznesu, czuje się zawstydzona publicznie takimi obelgami na temat niby dowcipnego żartu, że żona zacznie szczekać, no bo przecież prowadzi hotel dla psów. Wszyscy nie rozumieją, o co chodzi, no bo przecież skoro prowadzi hotel dla psów, no to dowcipnym jest i w zasadzie nieinwazyjnym powiedzenie takiego żartu. A żona nie ma dystansu, żona nie potrafi się z siebie śmiać, a mąż tak bardzo docenia. I jeszcze jest uwaga, kochanie, ale ja ten twój biznes uwielbiam. I zaczyna się problem. Moi drodzy, te wszystkie uwagi, bardzo subtelne, bardzo kpiące z was, bardzo krytykujące w głębi historię, którą wy znacie, którą przy tak subtelnej manipulacji tylko wy wiecie głębie i to dno tej całej opowieści. Całość tych reakcji reaktywnych, które wykazujecie, czyli takiej agresji, krzyku, niestabilności emocjonalnej, irracjonalnego dla zewnątrz, dla zewnętrznego otoczenia zachowań,
powodują, że osoba narcystyczna spełnia to, czemu to było zrobione, czyli wywołaniu, pokazaniu was w nieciekawym, antruażu. I teraz inni patrzą na was jak na problem. To wy jesteście problemem, bo w każdej z tej sytuacji jest to zaczątek kampanii oszczerstw i tego, że tracicie w oczach innych ludzi. Bardzo często takie reakcje reaktywne i takie kpiny i takie zaczepki, te wszystkie pięć rzeczy, odbywa się przy dzieciach, przy rodzinie najbliższej, przy bardzo bliskim otoczeniu, które was dobrze zna. I kiedy reagujecie ciągle agresją, wasz obraz staje się: mama ciągle krzyczy, tata jest awanturnikiem, ciągle robi mamie awantury. Mama ciągle krzyczy na tatę, ciągle ma o coś do niego pretensje. Tata jest non-stop niezadowolony z czegoś. Oczywiście dwie płcie podaje. Natomiast tak wyglądacie na zewnątrz. I kiedy zapytasz o opinię osób z zewnątrz, wasze dzieci, waszych najbliższych, rodzinę, usłyszysz: przesadzasz. Coś z tobą jest nie tak. No przecież on tylko zwrócił uwagę. Ona tylko powiedziała drobny żart. Ona tylko na coś zwróciła uwagę. On tylko chciał ci pogratulować. A ty robisz aferę nie wiadomo z czego. I możesz dalej tłumaczyć: mamo, tato, dzieci, ale wy nie znacie całej prawdy. Nie, bo ludzie nie chcą się zagłębiać i nie chcą rozstrzygać, ponieważ pierwszy obraz, który zobaczyli, jest dla nich wiarygodny i wyglądasz w nim jak awanturnica, wyglądasz w nim jak histeryk, wyglądasz jak ktoś niestabilny i taki obraz został zapamiętany. Więc drugi obraz, który ty chcesz przedstawić, wytłumaczyć tą sytuację, przedstawić ją z własnego punktu widzenia, większość otoczenia już nie interesuje. Dlatego, mój drogi, moja droga, musisz zadbać o to i pamiętać o tym, żeby przejrzeć najbliższy tydzień, zobacz swój ostatni tydzień, jakie reakcje dawałeś, jak się zachowywałeś, prześledź po jakim zachowaniu, jakie szpilki, jakie zagrożenie, jakie poczucie winy, jakie słowa były użyte w towarzystwie, w którym przebywałeś i na co się zezłościłeś, co twój mąż, żona, partner, partnerka powiedzieli, tata, mama, bo to również dotyczy toksycznych rodziców, toksycznych przyjaciół, twojego szefa w pracy, zobacz, na co zareagowałeś, na co byłeś, poczułeś się totalnie niesprawiedliwie potraktowany albo coś w twoim zachowaniu, był wybuch, była złość, był płacz, była histeria. Zobacz, co cię do tego skłoniło. Prześledź tą historię od początku. Zobacz, który mechanizm został użyty wobec ciebie i znajdź na niego, rozbrój go i odpowiedz. Ale to, co jest spójne, reakcja spójna dla wszystkich tych subtelnych manipulacji, to jest: nie dawaj reakcji. Ugryź się w język i zastanów się, zanim się zezłościsz w towarzystwie. Tak wiem, mogłeś być do tego zaczerpnięty szpilką, poczuciem winy, porównaniem, zagrożeniem, żartem, wszystkimi pięcioma aspektami subtelnej manipulacji mogłeś być zaczepiony, wiem, ale tam chodzi tylko o reakcję, więc ugryź się w język, zapamiętaj tą sytuację, bo pamiętaj, że osoba narcystyczna będzie za każdym razem to powtarzać, dopóki to będzie dawało reakcję. Przestanie to robić, kiedy będziesz ją rozbrajał albo chociaż nie będziesz dawał reakcji. Czyli się uśmiechniesz i powiesz: aha, i ugryź się w język, zmień temat, wyjdź do toalety, wyjdź do ogrodu, wyjdź na drugą stronę, ale nie rób, błagam cię, min ani czegokolwiek, uśmiechnij się i powiedz: o matko, muszę iść do toalety. Uśmiech, moi drodzy,
rozbrajamy to wszystko uśmiechem, żartem. Ja wiem, że cię może skręcać, ja wiem, że chcesz potraktować tą całość poważną, bo przecież ciebie zranili, bo przecież ktoś powiedział wobec ciebie niefajne rzeczy, ktoś cię obraził, czujesz się zbity jak pies ten z gwizdkiem. Człowiek z gwizdkiem przymusił psa do pewnego zachowania. Tak kolokwialnie to powiem. Tak wiem, ale tylko i wyłącznie nie dając reakcji oduczysz osoby toksyczne takiego, a nie innego zachowania. Nie ma innego sposobu. Przypominam, osoby zaburzone są osobami, które uczą się przez wasze zachowanie, co na was wpływa. Czyli jeżeli będziesz się zachowywał w określony sposób, który osoba narcystyczna chce wywołać i będziesz się tak zachował, to będziesz cały czas te rzeczy miał. Kiedy przestaniesz na nie reagować, osoba narcystyczna będzie próbowała zmienić, bo to nie będzie działało. Przypominam, odwrócona komunikacja. Moi drodzy, wiem, że to jest bardzo ciężkie, wiem, że to boli, wiem, że to jest niezrozumiałe, ale narcyska jest niezmienialną w swoim zachowaniu postacią. Jest osobą, która potrzebuje reakcji, potrzebuje być w centrum zainteresowania. Ona potrzebuje decydować o tym, jak będzie wyglądała sytuacja. Ona musi przejmować kontrolę. Potrzebuje reakcji, żeby widzieć, że wy jesteście źli, a z nią jest wszystko w porządku. Więc moi kochani, prześledźcie proszę wasze zadanie domowe. Oczywiście do wszystkich tych rzeczy potrzebna jest pewność siebie, spokój i bardzo ważna rzecz, brak strachu. Czyli oczywiście to musisz przepracować. Są to przeważnie rzeczy, które was uruchamiają, które też bardzo często mają, w większości przypadków, mają podłoże w dzieciństwie. Czyli coś na mnie działa, ktoś mnie deprecjonuje, ktoś mnie odrzuca, ktoś mnie źle traktuje. To są też regresy, które wrzucają was znowu w poczucia bardzo nieciekawe, czyli sprowadzają was do pozycji dziecka. Przypominam, niezmiennie wszyscy, którzy mnie słuchają, słyszą, wiedzą, że wewnętrzne dziecko to coś, do czego musimy się przymierzyć i co musimy zrobić. Nieuchronnie 15. edycja się za chwilę zaczyna. Zostało parę miejsc, więc bardzo serdecznie was zapraszam. Kochani, dziękuję za film. Miło mi było jak zwykle was spotkać. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.